imienia Pana Boga. Kolejne mówi, pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Kolejne przykazanie nam mówi, czci ojca swego i matkę swoją. Kolejne, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twego, nie pożądaj domu bliźniego twego, ani żony bliźniego twego. To są boskie przykazania na dwóch tablicach. Co się stanie, gdy człowiek złamie te przykazania? Nie jest sytuacja beznadziejna, jest ratunek. I tu mamy ratunek w tej lasce. To jest symbol kapłaństwa. Kapłaństwa starotestamentowego, kapłaństwa pokolenia Lewiego, którego zadaniem było pomagać Izraelitom w oczyszczeniu z grzechów. Trzeci rozdział, trzecia Mojżeszowa, czwarty rozdział i od wiersza 27. A jeśli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, wykraczając przeciwko jednemu z przykazań pańskich, który przekroczyć nie wolno i ściągnie na siebie winę, a potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy za swój grzech, który popełnił. Położy swoją rękę na głowę ofiary za grzech i zarżnie to zwierzę ofiary za grzech na miejscu, gdzie się składa ofiary całopalne. Kapłan weźmie nieco z krwi na swój palec i rozmaże ją po rogach ołtarza całopaleń, resztę zaś jej krwi wyleje u podstawy ołtarza. Wszystek zaś jego tłuszcz usunie, tak jak usuwa się tłuszcz z ofiary pojednania i spali go kapłan na ołtarzu jako woń przyjemną Panu. Kapłan dokona za niego przebłagania i będzie mu odpuszczone. Tak więc w Starym Testamencie, jeżeli ktoś uświadomił sobie swój grzech, chciał, aby ten grzech został mu odpuszczony, musiał spełnić pewnego rodzaju procedurę. Ta procedura jest Bożą procedurą. To jest to, co zrobił Abel. Nie możemy wymyślać swoich własnych procedur, bo to będzie zachowanie Kaina. To będzie zachowanie babilońskie. Bóg daje swój sposób, swój przepis na oczyszczenie nas z grzechów i my jako wierni ludzie Boży, żyjący w Starym Testamencie, jesteśmy poddani boskim nakazom. Co mamy zrobić? Po tym, jak uświadomiliśmy sobie, że przekroczyliśmy boskie prawo, złamaliśmy, ściągnęliśmy na siebie winę, musimy wziąć ofiarę, kozę, w innym miejscu baranka, przyprowadzić tą ofiarę do świątyni, na dziedziniec, następnie kładziemy ręce na głowę tej ofiary, w ten sposób symbolicznie przechodzi ze mnie na to zwierzę mój grzech. I wtedy ja osobiście muszę zabić tego baranka. Osobiście muszę go zabić. I od tego momentu tym całym rytuałem zajmuje się kapłan. Bierze na swój palec trochę krwi, maże ołtarz, następnie spala tą ofiarę, wylewa resztę krwi i kapłan dokona za niego przebłagania i będzie mu odpuszczone. Jesteś bez winy. Twoja wina została ci zmazana. Tak było w Starym Testamencie. Było bardzo ważne
Jeszcze jedno zagadnienie, o którym 17 rozdział tej samej księgi podaje, tak zwane jedno miejsce ofiar. 8 i 9 wiersz. Powiesz także do nich, ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie składał ofiarę całopalalną albo inną, ale nie przyprowadzi jej do wejścia do namiotu zgromadzenia, albo ją, aby ją ofiarować Panu, mąż ten będzie wytracony z mojego ludu. Co to znaczyło? W całym państwie izraelskim, jakbyśmy sobie to wyobrazili, całe państwo polskie, jest tylko jedyne miejsce, gdzie może dokonać się oczyszczenie z grzechów. Twoje oczyszczenie z grzechów. Wyobraźmy sobie w Polsce, w jednym mieście, przykładowo w Rzeszowie, tam jest świątynia, w której możesz dokonać swojego oczyszczenia. I w 17 rozdziale Bóg przemawia do Mojżesza i mówi: naucz Izraelitów, że nie, jest tylko jedno miejsce oczyszczenia. Jedna świątynia. Nawet niech im na myśl nie przyjdzie, żeby sobie robić jakieś inne miejsca oczyszczenia. Z uwagi na to, że jeżeli ktoś takie coś zrobi, będzie składał ofiarę, ale ofiarę, która nie będzie przyprowadzona do namiotu zgromadzenia, a sobie gdzieś tam, mieszkając na przykład w Świnoujściu, myślę, ojejku, aż do Rzeszowa, taki kawał drogi mam jechać, aby tam złożyć ofiarę. No tutaj sobie w Świnoujściu zrobimy swoje miejsce kultu. Tu będziemy mieli ołtarz, może własnych kapłanów i oni będą dokonywali oczyszczenia z grzechów za nas. To jest wielkie wykroczenie. To jest tak wielkie wykroczenie, że jest obrzydliwością w oczach Bożych to, co się tam dokonuje. I oczywiście naród izraelski mimo tego dokonywał tych czynów grzesznych, tworząc różne miejsca kultów. Później w Nowym Testamencie to samo było, kiedy to świątynia starotestamentowa została zburzona w 70 roku, kiedy to przez śmierć Chrystusa cały system ofiarniczy przestał istnieć, zasłona się rozdarła, wykonało się i otworzyła się nowa świątynia zbudowana przez Boga w niebie. I nastąpiło całkowicie zmiana mentalności, że to, co przed chwileczką czytałem, Izraelita uświadamiał sobie swój grzech, przychodził do świątyni, tam wkładał ręce na ofiarę, następnie zabijał osobiście tą ofiarę, to identyczna rzecz jest w Nowym Testamencie. Kiedy ja lub ty uświadomisz sobie swój grzech, że przekroczyłeś prawo Boże, a chcesz zmazać swoją winę, musisz Bogu przyprowadzić ofiarę. Musisz przyprowadzić ofiarę za swój grzech. To ofiarą jest Jezus Chrystus, który zmarł na Golgocie. I wierząc w tą ofiarę, kładziesz ręce na głowę Baranka Bożego, na głowę Jezusa Chrystusa. Wyznajesz grzechy i twoje grzechy przechodzą na Syna Bożego. I teraz najstraszniejsza rzecz, która się dokonuje. Śmierć Syna Bożego. My swoimi grzechami zabiliśmy Syna Bożego. To nie jest to, że tam rzymscy żołnierze zabili go. Nie, to my zabiliśmy go. My. Tak jak Izraelita
zarżnie tę ofiarę za grzechy na misu, tak samo i my. My zabijamy Syna Bożego swoimi własnymi rękami przez nasz grzech. I na to Baranek Boży godzi się. Zwierzę, które nie szarpie się, nie ucieka przed śmiercią. I teraz po śmierci Syna Bożego potrzebny nam jest kapłan. Tym kapłanem jest zmartwychwstały Jezus Chrystus. I Chrystus, będąc zarazem ofiarą i będąc zarazem kapłanem, pośredniczy między Tobą a Bogiem w oczyszczeniu z grzechów. I orędując w Świątyni Niebieskiej, Twój grzech jest zmazany. Stoisz przed Bogiem, jakbyś żadnego grzechu nie popełniał. Kiedy to sobie uświadomimy, to zrozumiemy jedną z najważniejszych rzeczy w całym rytuale. Rytuale świątynnym. I teraz, co pozostaje nam? Manna. To manną jest Słowo Boże. Tu manna, Słowo Boże, powoduje nasz wzrost duchowy. Duch Święty wpływa na nasze życie, na nasze postępowanie. Czytamy Słowo Boże, ale zawsze mamy ratunek. Tym ratunkiem jest kapłan, który może nas uratować. Może nas ofiara Jezusa Chrystusa uratować. Smutną rzeczą jest, że żyjąc we współczesnym Babilonie duchowym, wielki, tajemniczy Babilon, który jest następcą Kaina, który stworzył odstępczy system czczenia Boga, który odwraca wzrok ludzi od prawdziwego ołtarza całopalenia, od prawdziwej ofiary, od prawdziwego kapłana i od prawdziwej świątyni. Tu wszystko jest na ziemi. Nie istnieje nic poza ziemią. I tworząc w różnych miejscach ołtarze, świątynie, którzy są kapłani, którzy składają się ofiary i tym podobnie. W Starym Testamencie było tylko jedno miejsce, gdzie Izraelita mógł złożyć ofiarę. Było tylko jedno miejsce, gdzie mogło dokonać się jego pojednanie z Bogiem. A w obecnych czasach nowotestamentowych chrześcijanie wierzący w Boga mają tych miejsc miliony. W każdym mieście jest po dziesiątki kościołów, świątyń, w których są ołtarze, w których są kapłani, którzy orędują za człowiekiem, na którym składają się ofiary, powtarzanie ofiar, powtarzanie śmierci Jezusa Chrystusa, to jest nieważne. To jest, ofiary są kainowe. Chrystus złożył jedną ofiarę. Jest tylko jeden prawdziwy przybytek, w którym mieszka Bóg, ręką ludzką zbudowany. Jeden prawdziwy przybytek, w którym oręduje arcykapłan. Tylko jedne miejsce w całym wszechświecie jest, gdzie może się dokonać Twoje odpuszczenie grzechów. Gdzie to jest? Słowo Boże mówi prosto. Zamknij drzwi swojego pokoju, uklęknij i módl się do Boga, który jest duchem. Niech Twoje modlitwy sięgają do tronu Bożej łaski. Niech Twoje myśli skierują się do Baranka Bożego, na ołtarz, na którym została złożona doskonała ofiara. I połóż swoje ręce na tej doskonałej ofiarze.
Następnie zabij tą ofiarę. W ten sposób uświadomisz sobie ohydę swojego grzechu, ohydę swojego odstępstwa. Musisz to widzieć, co dokonałeś. Czym jest grzech w oczach Bożych? I jak wielką miłość Bóg objawia Tobie, abyś był zbawiony. Posłał swojego Syna Jednorodzonego. Następnie proś Boga o odpuszczenie swoich grzechów ze względu na przylaną, drogocenną krew naszego Zbawiciela. Tak więc niech nasze myśli będą blisko naszego Boga. Niech kierują się do prawdziwej świątyni, która została zbudowana przez samego Boga i do jedynego naszego arcykapłana Jezusa Chrystusa. Amen.